Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. No, żyjemy w trudnych czasach. Pandemia dotyka wielu z nas. No, niemniej jednak z nadzieją i z wiarą, ufnością patrzymy w przyszłość, tak jak uczyła nas święta Urszula. A dzisiejsza niedziela to jednocześnie uroczystość wszystkich świętych. Bardzo radosny dzień. Co prawda w naszej tradycji przeżywamy go dość nostalgicznie, dlatego że odwiedzamy groby, wspominamy naszych zmarłych, przypominamy sobie o nich, rozmawiamy. W tym roku będzie pewnie troszkę inaczej, ale spróbujmy to święto przeżyć właśnie jako święto zmartwychwstania i święto całego nieba, które łączy się z nami, ze swoimi już tymi, których Pan Bóg powołał do świętości i cieszą się na uczcie zbawionych. A fragment przewidziany w tym dniu to fragment Ewangelii według świętego Mateusza, bardzo dobrze wszystkim znany, Boże błogosławieństwa. Ja przeczytam tylko kawałek, a potem zobaczymy, jak to to wezwanie Jezusa komentuje święta Urszula. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać. Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię. Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Szczęśliwi. Właśnie, kto jest szczęśliwy? Ten, który jest blisko Boga. Zastanowię się nad tymi błogosławieństwami, szczęśliwościami, moglibyśmy powiedzieć, pisze święta Urszula. Takich pragnę, ale trzeba mi na nie zasłużyć. Jezu, chcę być uboga duchem, to jest prawdziwie pokorna. Nie chcieć posiadać, nie chcieć być wielka, nie chcieć pierwszeństwa, jak ten żebrak maleńka. Czy to za wielkie wymaganie od mojej natury, jeżeli za to Chrystus mi Królestwo Niebieskie obiecuje? Dobry mój Pan tak mało chce ode mnie, a taką mi za to przygotowuje nagrodę. O Jezu, chcę być dobrego, czystego serca, bym mogła oczyma duszy już teraz Ciebie oglądać. Czystego serca, a więc odrzucić chcę daleko wszelkie ziemskie przywiązania, które choćby nitkami tylko duszę mą do ziemi przywiązały. Szczęśliwa dusza, która oswobodziwszy serce z wszystkich przywiązań ziemskich, kocha tylko Boga samego, a bliźnich swoich tylko w Nim i dla Niego. Spróbujmy w tych trudnych czasach, bardzo trudnych i wymagających, właśnie zaufać Bogu, odczytać Jego miłość. Spróbujmy kochać Go całym sercem, z ufnością powierzając Mu swoje strapienia, troski, niepokoje, ale też bądźmy dobrzy, kochający wobec tych, którzy są blisko nas i wobec tych, którzy są bardzo, bardzo samotni. Westchnijmy za nich w modlitwie i zatęsknijmy wszyscy za spotkaniem z Bogiem w niebie, przy uczcie, na uczcie niebieskim, przy Jego sercu, w towarzystwie wszystkich zbawionych.